sala wygląda świetnie i tutaj sprawdzi się taki trend, który ostatnio często się pojawia i który bardzo lubię, i jest to marmur. Myślę, że marmur jako kamień już jest taką twardą teksturą, dlatego fajnie byłoby go zmiękczyć. To jest inspiracja zaczerpnięta z kolei z ogrodu, który otacza to piękne miejsce. Rośnie tutaj dużo traw, między innymi trawa pampasowa. Ona ma naturalnie troszeczkę inny kolor, ale ta akurat została pofarbowana, także chciałabym ją bardzo wykorzystać. No, fajnie będzie pokazać coś innego. Generalnie sala jest w ogóle dająca bardzo dużo możliwości. Skoro mówimy o marmurze, to teraz przejdźmy do tortów. Przygotowałam makiety tortów, żebyście mogli zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Z tyłu mamy jeden z torcików z ściekającą czekoladą, który możemy wykonać zarówno w masie cukrowej, jak i w kremie. Drugi tort z masą cukrową, gdzie możemy połączyć dużo kolorów. No ale też chyba takim dosyć istotnym elementem jest to najniższe piętro, które jest takie trójwymiarowe. Obłożone płatkami. No i oczywiście ta nasza cudowna koncepcja tego marmuru. Marmur na torcie to światowy trend i idealnie pasuje do mojego pomysłu na to wesele. Taki właśnie marmurek, trzypiętrowy, nieco delikatniejszy w tym odcieniu szarości. Trochę więcej bieli potrzebujemy. To teraz zastanówmy się, jak w fajny sposób uwiecznić ten dzień. Marku? Możemy nagrać to dynamicznie, nowocześnie. Proponuję krótką formę. Mhm. 20 minut całe wesele. Dodatkowo nagrywamy 3-minutowy teledysk. Z chęcią bym kręcił w cały film jakiś plener. To bardzo dobrze, że te wielogodzinne, długie tasiemce z wesela odeszły do lamusa. No dobrze, przejdźmy do ważnego bardzo tematu, stylizacji młodej pary. Paulino, ty musisz zająć się mężczyzną. Oczywiście. Na tę okazję specjalnie przygotowałam kilka bardzo fajnych stylizacji, także myślę, że zaskoczymy parę młodą. Patryku, jak uatrakcyjnić to wesele jedzeniem? To może ja zaproponuję ci trzy opcje. Dobra. Jagnięcina pieczona. Aha. W całości. Drugą opcją, którą możemy zrobić, są mule. Jest wtedy fajne show, podrzucanie tych muli. Stacja Live Cooking z owocami morza to już prawdziwa ekstrawagancja i tanio nie będzie. Trzecią opcję dajmy, tatara. No dobra, jak zrobić show z tatara? Chodźcie, pokażę wam, jak to będzie wyglądało na weselu. Okej. Super. Przekonana. Patryk zaproponował stację live cooking z tatarem, bazującą na polędwicy wołowej. Ale to nie jest jedyna możliwość. Wy możecie mieć tatar z łososia, z tuńczyka, czy nawet z krewetek. Tu gotowe, voila. I proszę bardzo, możesz być moją testerką. Smacznego. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję, Izo. A tak. Wiesz, że jestem fanką tatara? Słuchaj, jestem pewny, na pewno będzie smaczny. Ode mnie usłyszysz prawdę. Poproszę, ojej. Tylko prawdę. Jest autentycznie przepyszny. Dajemy? Dajemy. Eksperci sobie pojedzą i wracamy do pracy. Paulina pomoże Sebastianowi wybrać stylizację, a ja zajmę się fryzurą i makijażem Idy.